Zdaniem twórców ekspozycji stanowi ona niespotykane wcześniej połączenie archeologii i komiksu. Porównuje dwa światy, znalezisk archeologicznych oraz podobnych zabytków wykorzystywanych na rysunkach komiksów Janusza Christy, ukazujących przygody dwóch słowiańskich wojów. Jest to wystawa, która przenosić was będzie do świata wczesnego średniowiecza. Zapoznacie się z przygodami dzielnych wojów Kajka i Kokosza, a w gablotach zobaczycie przedmioty, zabytki, które pochodzą z badań wykopaliskowych z terenu Radomia, jak i z Gdańska. Niektóre te przedmioty możecie zobaczyć także na kartach komiksu. Ekspozycja została przygotowana w 2015 roku przez Grodzisko w Sopocie, oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Od tego czasu jest prezentowana w różnych miejscach w Polsce. Radom jest 16. miastem, w którym będzie można ją oglądać do 30 czerwca. To nie jest tylko wystawa dla dzieci, bo jeżeli powiecie swoim rodzicom, a zwłaszcza tatom, Kajko i Kokosz, to będzie dla nich taki sygnał, bo myślę, że większość osób w przedziale wiekowym 40-50 lat czytała te komiksy będąc w waszym wieku i dla nich to będzie taka wystawa, taka podróż w przeszłość, podróż w dzieciństwo. Prezentowane na wystawie eksponaty archeologiczne pochodzą z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ta wystawa jest mega, bo panie zrobiły naprawdę kawał świetnej roboty, urozmaiciły tą wystawę, wyciągnęły ze swoich magazynów wspaniałe zabytki z ziemi radomskiej czy samego Radomia i będziecie mogli zobaczyć też swoje skarby tak naprawdę, które tutaj są w zbiorach muzealnych. Komiksy, których bohaterami są Kajko i Kokosz, ukazywały się od 1972 roku. Najpierw na łamach popołudniówki Wieczór Wybrzeża, następnie na ostatniej stronie Świata Młodych i w magazynie Relax, a także w formie wydań albumowych.